Jeśli nie ma nawet tego medalu, to na pewno jest sukces medialny i mimo wszystko sukces sportowy, bo najlepszy w historii. No faktycznie, ale dalej gdzieś tam ciągle w tych naszych sercach brakuje ciągle tej kropki nad i. No wiemy, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i to jest normalne i naturalne i te ambicje sportowe zawsze są wysokie. Ale musimy się cieszyć, musimy nauczyć się cieszyć z tego, co zrobiłyśmy. Wiemy, że na pewno to przyjdzie po czasie. Musimy po prostu teraz ochłonąć z tego wszystkiego. Jesteśmy zmęczone fizycznie i psychicznie, tęsknimy za rodzinami. Także ja myślę, że dopiero ta pierwsza radość przyjdzie po tych świętach, kiedy już naprawdę odpoczniemy i nacieszymy się bliskimi. I będzie chwila na taką refleksję, co tak naprawdę się wydarzyło w tym miesiącu, kiedy nas nie było. Przed mistrzostwami pytaliśmy ciebie i twoją koleżankę Anię o to, czy rywalizujecie, czy współpracujecie. Teraz nie ma wątpliwości, współpracujecie i to nawet bardzo fajnie. Wydaje mi się, że udany turniej dla polskich bramkarek, które pokazały, że ta polska szkoła bramkarska pod okiem Antoniego Paryckiego przynosi efekty. No, cieszymy się za nią bardzo. Wiemy, że najważniejszą rzeczą dla bramkarek jest to, żeby się uzupełniały. I to pokazałyśmy w tym turnieju. Zmieniałyśmy się bardzo często i która nie wchodziła, to udawało się te kilka piłek złapać, co jest bardzo ważne. No ja mogę sobie tylko życzyć i Ani i kolejnym bramkarkom, bo naprawdę w zainteresowaniach kadry jest bardzo dużo bramkarek świetnych, które niestety miały kontuzje i miały po prostu pecha swoistego. No żeby dalej tak ta współpraca się układała, żebyśmy trzymały poziom i żebyśmy mogły pomagać swoim koleżankom, bo to jest bardzo ważne. Usiu, co dalej przed tą drużyną? Bo przed wami paradoksalnie bardzo trudne eliminacje Mistrzostw Europy, bo na razie jest tak sobie, mówiąc dyplomatycznie. No faktycznie, no trzeba będzie wrócić do tematu mistrzostw, trzeba będzie wrócić do tematu eliminacji, ale myślę, że my jesteśmy teraz silniejsze psychicznie przede wszystkim i też może będziemy inaczej podchodzić do tych meczów. No ja jestem dobrej myśli, ale nie chcę jeszcze wybiegać za bardzo w przyszłość. Jeszcze się pocieszmy chwilę i uspokójmy tymi mistrzostwami i dalej będziemy myśleć o przyszłości.